Bez telefonów, komputerów i Facebooka. Tak wyglądają wakacje kilku tysięcy dzieci, które zdecydowały się spędzić kilkanaście dni z harcerzami. Część z nich wypoczywa w Lublińcu, gdzie odbywa się obóz współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uczestnicy mają tutaj prawdziwą szkołę życia. Wakacje to dla wielu czas odpoczynku, relaksu, wyjazdów i zabawy, najlepiej gdzieś w luksusowych warunkach. Dla nich luksus jednak nie jest najważniejszy. Kilkadziesiąt dzieci przechodzi teraz bowiem prawdziwą szkołę życia w lublinieckich lasach. Można tak powiedzieć, że to pewna szkoła życia. Mamy na przykład harcerkę, która dwa dni temu złożyła przyrzeczenie harcerskie, a jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej i nie jest na kolonii zuchowej, tylko na obozie harcerskim, bo akurat tam jej bardziej pasowało. Obozy harcerskie organizowane przez ZKP Chorągiew Śląską od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem z różnych powodów. Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu wypoczywa z nami blisko 4 tysiące dzieci i młodzieży. Właśnie na tych naszych bazach tutaj zlokalizowanych, przede wszystkim na terenie województwa śląskiego. Tutaj wspólnie z funduszem organizujemy zarówno edukację ekologiczną, jak i profilaktykę zdrowotną. Jest bardzo wiele zajęć z tych dwóch obszarów. Dzieci uczą się przede wszystkim, jak radzić sobie na łonie natury. Na pewno uczymy się więcej, śpimy w bardziej takich survivalowych warunkach, ale naprawdę jest fajnie. I dobieramy się tak, jak to powiedzieć, no jesteśmy wśród przyjaciół, wśród tych, którzy widzimy na co dzień, bo na zbiórkach harcerskich. I są też nowe osoby, które możemy poznać. Nasi harcerze, harcerki, mając stały kontakt z naturą, dlatego też te obozy są wyjątkowe, poznają techniki, które już tak w zasadzie odchodzą od naszej rzeczywistości, utożsamiają się z tym, no i to czyni te obozy wyjątkowymi. Jest to zupełnie nowy świat, na początku dla nowych uczestników szczególnie jest to kosmos, jednak da się przyzwyczaić i na dłuższą metę przyroda nam bardzo pomaga w tym, żeby się tutaj zaasymilować i poczuć jak w domu. Zuchy śpią w drewnianych domkach, harcerze jednak już w namiotach. Nie ma luksusowych apartamentów, nie ma telefonów, komputerów i innych gadżetów, bez których młody człowiek nie wyobraża sobie życia. Uczestnicy oczywiście mają jakiś kontakt z telefonami, ale tutaj tylko i wyłącznie komunikacyjny z rodzicami, natomiast odrzucamy sprzęt elektroniczny, który zatłacza nasz XXI wiek i preferujemy raczej opcję kontaktu z naturą. Nie znaczy to jednak, że bez zdobyczy technologii pobyt w obozie jest nudny. Brakuje trochę tych luksusów? Nie. Nie brakuje? Nie brakuje w ogóle. Na takich obozach jest coś właśnie, co odciąga uwagę od tej całej elektroniki. Myślę, że to jest aktywny sposób spędzania wakacji, dlatego że odcinamy się tutaj od internetu i całej rzeczywistości szkolnej. Możemy odpocząć, poddychać takim świeżym powietrzem, też rozwijać się, bo zdobywamy różne sprawności, zdobywamy stopnie, dlatego myślę, że jest to bardzo fajny sposób. Dzieci przebywają na obozach 14 dni. Jest to dla nich czas świetnej zabawy, nauki i przygody. Trzeba dodać, że część z nich mogła skorzystać z takiej formy wypoczynku dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który w tym roku przekazał ZHP Chorągwi Śląski na ten cel aż 660 tysięcy złotych.